Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną drugi film z woskiem od My Frienda. Tu mamy Karnauba Nanobots. Gang Biao, żeby nie było. Duża pucha. Potężna duża pucha i już ci mówię 300 gram. Także kawał wosku. I co? I otwieram. Ale co? Zamknięty konkretnie. Tak to wygląda, słuchaj. Tak ładnie, taka puszka, no bez szaleństwa, ale wygląda całkiem nieźle. W środku mamy aplikator i powiem ci szczerze, że na dzień dobry delikatniejszy od Fusso. Bardzo mięciutki. I nim będę aplikował oczywiście, jeżeli dodali. No dobra, teraz sam wosk. Zobaczmy, co my tu mamy w środeczku. O kurczę, tu się... Ale zobacz, widzisz? O kurde, tutaj tak jakby oddzielało się, jakby się pocił. Ciecz mówię. Wosk twardy, żółty, o przyjemnym zapachu. Cytrusowym. Kurde. Super. Mięciutki. Rewelacja. Rozpływa się w paluchach. Czuć chemiczny zapach, ale pojawiają się tu cytrusy. Ciekawa sprawa. No dobrze. Teraz tak. Co do przygotowania powierzchni. Właśnie. Latarki inspekcyjne. Rękawice sobie zdejmę. Tu na tym panelu już było mnóstwo rzeczy, więc muszę, że tak powiem, to wszystko zdjąć, bo naprawdę tutaj były chińskie woski, kudeki, silanty, także panel ogólnie jest w stanie masakrycznym. Mam mnóstwo rys, ja o niego specjalnie nie dbam po to właśnie, żeby po nałożeniu wosku widzieć, czy maskuje, ale teraz muszę go troszeczkę odświeżyć, bo już wygląda tragicznie i muszę zdjąć to, co na nim leży. To jest miks na maksa. Ja idę po latarkę i postaram ci się pokazać, jak to wygląda. Standardowo wezmę trzy klasyczne lampeczki, czyli ROX, JATO i Hama Hologramy, jak ja to mówię. Dobrze. Zobaczymy, czy uda się cokolwiek zobaczyć. Poczekaj. Dobra. I lecimy z JATO. Oj, tak, widać. Nie wiem, czy to widzisz, na pewno widzisz. Zobacz, co jest grane. W sumie to latarka tego nie oddaje. Latarka, znaczy się kamerka. Może jak rozjaśnię jeszcze. Coś pojawi się więcej. O tak, teraz jest lepiej zdecydowanie. Tu mamy JATO. Teraz ROXik. Widać, że jest poważnie. I to jest zamaskowane, od razu podkreślam. To nie jest tak, że panel jest jałowy. Tu już jest srogo zamaskowane, więc wyobraź sobie, jakbym to wszystko zmył, co by było. I tu mamy tak zwanego Hama na hologramy. No widać, że jest poważnie. Widać, że jest poważnie. Okej, dobra. Pyk, odstawiam. No dobra, ja biorę rotację, zakładam gąbeczkę, lecę z tematem i widzimy się przy aplikacji wosku. Latarka. Oż kurde, chodź tu, latarka. Co z tego wyszło właśnie? Co wynikło? Mam nadzieję, że się nie wyłączy.
tylko szybciutko. Pyk. I zobacz. Pyk. No i jak? Bomba, co? Pasta 2500 mędzerna. I kolejny raz pokazuję, że lubi wszystkie pady. Kwestia dopracowania prędkości, docisku i naprawdę pasta robi mega robotę, jak dla mnie. Uwielbiam ją. No dobrze, teraz wyłączę filmik, nagrywanie. No dobra, jestem. Teraz tak, przekucham sobie jeszcze. Tak jak widziałem, powierzchnia pięknie. Powierzchnia elegancko, że tak powiem, one stepem liźnięta. Idealnie to wyszło moim zdaniem. Teraz tylko podzielę panel na pół i aplikacja wosku. No dobrze, ale zanim to zrobię, to podkleję sobie taśmę. Ostatnio padło pytanie, czy jak woskuję, jak przedostanie się wosk na gumową uszczelkę. Tak, od razu wyczuć. A najlepiej starać się nie dopuścić do tego. Ja sobie tu mogę pozwolić, bo to jest taki plasticzek i z niego schodzi idealnie. Więc ja tutaj nie pękam, że tak powiem. Nawet jak zajadę powłoką, to nawet lepiej, bo sobie siedzi powłoka na plastiku. Jeżeli są gumowe, lepiej od razu dotrzeć, a najlepiej unikać tego, okleić sobie taśmą, jeżeli masz obawy i problem rozwiązany. To wszystko jeszcze kwestia, jaki wosk, bo są woski, które nie narobią ci bałaganu. Ale jeżeli plastik jest chropowaty i ma, jakby można powiedzieć, takie strukturalne, o tak może, to jak wejdzie w te mikropory, ciężko jest go usunąć. Wtedy magiczna gąbka i APC. No dobrze, słuchaj, tasiemka, szukam tasiemki, już momencik, wybacz. Tasiemka. Jest tasiemeczka. Tasiemka, klasycznie panel na połowę. Chciał ci pokazać też, na tym wgnieceniu zrobię, żeby nas wkurzało przy teście trwałości. Ja się do tej wgniotki tak przyzwyczaiłem, że jak jej nie będzie, to będę się czuł nieswoim. Nie wiem, może kiedyś coś z nią zrobię, może ją ogarnę. Ja coś nie mam potrzeby, nie przeszkadza mi jakoś strasznie. Widocznie emocjonalnie się do niej przywiązałem. Ok, szeroko zrobimy. Zrobię. Nie zrobimy, zrobię. Dobra, kumka. Aż ten zapach, kurczę, tego tłuszczacza inspekcyjnego. Fajny produkt, naprawdę bardzo mi się podoba. Idealny, można powiedzieć. Tylko ten zapach. Powiem ci, że w pomieszczeniu, jak wkładam powłokę po dłuższym czasie, mega mnie męczyło, musiałem otworzyć garaż. Ale tak czy tak, produkt dla mnie bomba. Dobra, odstawiam. Teraz tyner. Od Boisa. Professional Polish. Który jest dla mnie mega uniwersalnym tinerem. Szyby, plastiki, metal. Kurczę, tak naprawdę to chyba na wszystkim. Na wszystkim, naprawdę. Wosk, nie ma wosku chyba, który go nie lubi. Nie ma wosku, który go nie lubi, więc też nie kombinuję. U mnie jest zawsze na półce i zawsze z niego korzystam. I wystarczy. Pyk, 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 pyk. Pamiętasz aplikatorek z AliExpress filmik? Pewnie propozycje się pojawią. O ile będę miał, znaczy na pewno się pojawią i o ile nie zapomnę. Dobra, lecę z cleanerem, drzwi sobie otworzę, żeby... Idealnie, ręcznie, maszynowo, super jest ten cleaner. Ja tutaj sobie go tylko zarzucam na miękkiej gąbce, ale tak naprawdę możesz go troszeczkę na twardszej, żeby troszeczkę nawet zebrać tego brudu. Chociaż wiadomo, co maszynowo, to maszynowo. Tutaj ręcznie interesuje mnie tylko to, żeby on po prostu siedział. Więc nie muszę tutaj się mocno wczuwać. Zarzucę, dotrę mikrofibrą. Ręcznie niestety on staje, taki delikatny opór, nie jest płynna praca tym produktem. Troszeczkę się trzeba namachać.
ale jest bardzo fajnie. Maszynowo idzie luks, naprawdę, jak się już rozgrzeje, elegancko, wydajny. Ogólnie produkt moim zdaniem rewelacyjny. No dobra, fajnie się dopracowuje. Zaraz będzie piękny połysk. Teraz tak, mikrofibra. Mam tu jeszcze. Ok. I delikatnie okrężnymi ruchami. Tutaj w ogóle zero wysiłku jakiegokolwiek. Nic, kompletnie. Po prostu zobacz, bez docisku. Idealnie idzie. Już pięknie. On przyciemnia super. Maskuje naprawdę rewelacyjnie. Tu niestety maskowania nie zobaczymy, z tego względu, że panel, tak jak mówiłem wcześniej, odświeżyłem, jak było to widać, no tak jak mówiłem wcześniej, jak było widać, zresztą też było, z tego względu, że już był naprawdę dobity, już potrzebował konkretnej miłości, stąd ten one stepik. Fantastycznie. Produkt jest bomba. No dobrze. To co? Lecimy z samym mistrzem. Lecę sobie. Dobrze, tu mamy to. Tu mamy to. Jest to? Nie, jednak przerwę jeszcze, bo muszę sobie tak gąbkę od z One Stepa muszę sobie schować, bo wrzucić do wody. Tutaj jest zacnie skubana i widzimy się za chwilę. No dobrze. Jestem. Rękawiczki. Kurczę, cały czas czuję ten zapach tego tłuszczacza od Detail. Naprawdę miazga. Kurczę, no jak nie zmienił. Znaczy powiem tak, produkt fajnie wymywa, ale z tego względu, że tak intensywnie pachnie. Chyba wykończy. To pół litra skończę i nie wiem, czy kupię, z tego względu, że męczy. Jak dla mnie za intensywny. No dobrze, teraz tak, będę chciał Ci pokazać aplikację tego wosku, o ile mi się uda to jakoś sprytnie zrobić. Dobrze, teraz tak, tu mam tego wosku na wieczku mnóstwo i stąd nie będę pobierał. Spróbuję tutaj Ci pokazać. Idealnie się mieści. Myślę, że już, oj, ale kurczę, za dużo go nabrałem zdecydowanie. Nie wiem, czy Ty to widzisz. Jeszcze rozjaśnię. Nie w tę stronę. O. Widzisz, srogo go nabrałem, naprawdę przyjąłem. Muszę go troszeczkę rozłożyć. No dobra, to co? Biorę aparat i pokażę Ci zrąś, ale tłuszczo. O, tłusty na maksa. Muszę sobie tutaj litrę. Zrąś się dobra. Ok, biorę aparacik i będę chciał Ci to pokazać z ręki. Mam nadzieję, że mi się uda. Aplikację tego wosku. O, widzisz, elegancko, mam nadzieję. To co? Lecimy. O kurde. Leciutko, bez problemu. Pad, taki kurcze wrażenie sprawia nijakiego tak naprawdę. Wosk rozprowadza się idealnie, w ogóle zero oporu. Pad bardzo mięciutki i w sumie chyba pasuje do niego, z tego względu, że nie potrzebuje tej siły, żeby w ogóle ten wosk rozprowadzić. Zero wysiłku jakiegokolwiek. Spójrz, jak się rozłożył. Wydajność tego wosku też miazga. Tłuścioch niesamowity. Ojej, naprawdę tłusty. Kurczę, przegiąłem z ilością, zdecydowanie. No ale tak się nabrało, no niestety. Ale się go fajnie aplikuje. Normalnie tak jakbym, kurczę, miał wosk z bardzo wysokiej póły. W ogóle zero docisku, nic, kompletnie. Zero docisku. Widać? Widać, nie? Teraz tutaj na cleanerze. O, tutaj to już w ogóle piszczy. Naprawdę fajnie się go aplikuje. Dobra.
Na pewno średnio to wygląda z ręki. Przepraszam. No co zrobić? Łap ostrość, mistrzu, nie? Łap. Dobra, złapało. Ja lecę dalej. Zobaczymy, czy ta ilość wosku wystarczy mi na ten panel, ale sądzę, że tak. Spokojnie. Chociaż kurczę, nie. Jakoś tak dziwnie piszczy. Wiesz co, wezmę sobie na palucha, albo nie, tu umoczę. I środeczek, bo na środku nie mam, bok brzegi tylko złapało. Okej. Okay. Pat mi średnio leży. Niby miękki, ale taki sztywny, kurczę. Nie poddaje się na tych załamaniach i tak naprawdę następnym razem, jak będę miał aplikować ten wosk, zmienię pana. Pad naprawdę nie przypadł mi do gustu, średnio to leży. Drzwi. Na klinerze. Popiskiwanie znaczne. Ale nie stawia żadnego oporu. W ogóle tak jakbym rozprowadzał oliwę. Rozpuszcza się ten wosk nie fenomenalnie. Zero oporu. Kompletnie nic. Rewelacja. Kolejny wosk z AliExpress, który robi fenomenalną robotę. Przepraszam, SMS. Od kogo? Wybacz. Ten przerywnik muszę przeczytać, bo być może moja najmilejsza jest w pracy i coś potrzebuje. No dobra, nic ważnego. Nie no, bomba. Kurczę, tak naprawdę nie mam się do czego doczekać. Czuję, że będzie długo i to bardzo długo. Znaczy długo, no trzeba będzie trochę poczekać. Kurczę, wiesz co, ten pad jest dziwny, jest beznadziejny bym nawet powiedział. Z początku myślałem, że fajnie. Z tego względu, że on jest taki sztywny, niby miękki, ale sztywny i na załamaniach nie czuję go w ogóle. I tutaj muszę go złapać tak i... Pomimo, że wosk piszczy, tak jak słyszysz, nie stawia oporu. Żadnego. Dwa palce, jednym nawet, zobacz. I lecisz. Po prostu masło. Rozprowadzenie oliwy. Coś ciekawego. Naprawdę fajnie. Super. Dobra, rozprowadzę go równiutko. Niech sobie, że tak powiem, odparowuje. Kurczę, no. Przy aplikacji nie mam się do czego doczepić. Włączę sobie stoperek. A zobaczymy po ilu minutach, jak to będzie wyglądać odparowywanie tego wosku. Czy rzeczywiście trzeba będzie czekać bardzo długo. Stopery, pyk, lecimy. A, jeszcze Ci pokażę zresztą właśnie, jak rozłożony jest na panelu. Może tak zrobimy. Spójrz. Grubo, co? Grubo. Łap, ostrość, łap, misiu. No zobaczymy, jak to będzie. No dobra, odstawiam. Zaraz Ci powiem, jaką mam temperaturę w garażu. To pewnie też będzie istotne. Pogoda dzisiaj jest całkiem fajna. Już patrzę na wysokości, można powiedzieć 1,30 m, 1,40 m. Mam 22 stopnie, więc można powiedzieć, że idealnie. O, tak zrobimy. No dobra, słuchaj. W tym momencie u mnie... No, blokuj się. Minuta minęła dokładnie. Za jakieś 3-4 minuty widzimy się ponownie. No dobra. 4:25 dokładnie minęło od aplikacji wosku. Zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o... No jeszcze chwilę, jeszcze, ale już widać, że całkiem zacnie odparował. Jeszcze chwilę, nie, jeszcze jest tłusto. Jeszcze bardzo wydajny wosk, kurde, naprawdę niewielka ilość. Z lepszym padem zrobi tutaj mega robotę. Ten pad tak naprawdę, pomimo że... Momencik. Ten pad, pomimo że sprawia wrażenie mięciutkiego, jest taki sztywny, kurcze, i on nie układa się tak fajnie do powierzchni i naprawdę... W sumie to jest męcząca nim aplikacja i to piszczenie mam wrażenie, że właśnie przez ten pad, jakbym wziął klasycznie ten, bo ja lubię woski, tak jak zauważyłeś, aplikować padem z Royal Padsa finiszowym, niebieskim, który jest mega mięciutki i naprawdę fajnie rozkłada woski. No dobrze, to czekamy dalej, 8, 5,
przepraszam, 8, 5, 20, 5, 30 dokładnie. Zobaczymy za... O nie. Jeszcze chwilę będzie trzeba. No dobrze, słuchaj, 6.46 i myślę, że tak, najwyższa pora go dotrzeć. Spójrz, poczekaj, wrócę sobie monitor. Bo nic nie widzę, dobra. Myślę, że tak, to już jest jego czas. Dobra, ok. Mikrofibra i zobaczmy, co będzie się działo. Kurczę, bomba. Zobacz. Bez wysiłku. Bez żadnego widzimisię. No i powiem ci, że przyjemnie. Naprawdę. Kurczę, dobra, odkładam aparacik. Dotrę sobie wosk. Miałem jechać tą grubszą, ale z reguły ten bardziej gubi wosk, bo jest po praniu i nie klei się. Ale tak, standardowo gruba mikrofibra z krótszym włosem, która jest fenomenalna. A tę fibrę uzupełnia ta zielona. Fibry są od Funky Witcha, które uwielbiam. No kurde, bomba. No powiem ci szczerze, że jestem pod wrażeniem. W ogóle bez wysiłku. Zebrałem. Pyk. Druga strona. Bez problemu. Ciach. Bez wysiłku. I uderzenie mi się podoba. Już mi się podoba uderzenie. Bardzo fajnie. Kurde. Kurczę. Nie wiem, co powiedzieć. No kolejny wosk chiński, który nie powinien być dobry, bo to przecież chińskie, z AliExpress, a tu proszę. Zaciągnąłem ponownie klej. Nie nauczę się w życiu, kurczę, że kulistych ruchów nie robi się przy taśmie. No dobra, zostawiam ten klej, on się zmyje z czasem. No bajka, to teraz tylko dokończę moją ulubioną, zieloną, takie szybkie jechanko, na taki finish można powiedzieć, wieczoranko, pyk, rewelacja. No, powiem szczerze, że ładnie. Taki, mam wrażenie, że jakby przyciemniło i lakier zrobił się taki nasycony. Zaraz wyjeżdżam z garażu i obejrzymy go w słońcu i w cieniu. Ale teraz komisyjnie tasiemka. Sprawdzimy przyciemnienie. Szkoda, że nie zostawiłem rys, żeby było widać, co jest pięć. Teraz muszę to jakoś delikatnie te linie tutaj zlikwidować, bo one będą nas trochę oszukiwać. No nie zlikwiduję niestety. To dopiero pójdzie po myciu, a nie chcę porysować lakieru. To jest najprostszy sposób właśnie, żeby porysować lakier, czyli złapać, tak? I już nieraz mi się tak zdarzyło, więc tego nie będę tego próbował. Odcięcie będzie widać do pierwszego mycia, niestety. Co mogę powiedzieć na dzień dobry? Fajnie. Ładny połysk. Docieranie bezproblemowe, słuchaj. Wezmę latareczkę jaką. Zobaczymy, co tu się dzieje. Zero smug, zero mas, zero jakiegokolwiek tam, żeby jakieś niedociągnięcia. No, tak naprawdę osobiście nie mam się do czego doczepić. Dobra, słuchaj. Teraz tak. Wyjeżdżam z garażu, obejrzymy sobie akcję w cieniu, czy coś przyciemnia, czy daje, podbija połysk. Czy daje przyciemnienie i sprawdzę też kropelki, a później zobaczymy to w słońcu.
Słuchaj, dla mnie bomba. Wosk widzę, że lubi się wypocić. Przedtem tu jeszcze jest? Nie ma. Kurczę, bo nagrałem bez mikrofonu i ponownie nagrywam to samo. Tym razem dubluję. Pokazałem, wiesz co, ja później ci wstawię z muzyczką po mojej wypowiedzi, jak docierałem wypocenie się tego wosku. Powstała mgiełka, także postał chwilę na słońcu i się wypocił, więc ja co chwilę będę do niego co jakiś czas podchodził i zobaczy, jak bardzo się wypocił. Tu już widzę, że nie ma nic więcej, ale tu u góry, gdzie złapało go słońce, szybko się wypocił skurczybyk. Wystawię go na słońce i zobaczymy, jak to będzie się miała dalej sytuacja. Tu jeszcze coś widzę. O kurczę, stopera nie wyłączyłem. Cały czas mi nalicza. Dobra. No dobra, teraz tak, podsumowując wosk. Mam nadzieję, że włączyłem mikrofon. Żebym na marne nie mówił. Tak, włączyłem. Podsumowując wosk, dla mnie bomba. Tak jak było widać, przyciemnienie znaczne. Połysk fajny, taki mokry. Może nie jest szklisty i za taki powiedzmy, może nie podbija tak bardzo połysku, z tego względu, że on trochę przyciemnia, więc to przyjdzie. Ten połysk jest taki troszeczkę przygaszony, ale tak czy tak, wosk dla mnie rewelacja. Dałem chyba za niego 50 zł, tu jest aż go 300 gram, dla mnie bomba. Kwestia tylko teraz, ile on posiedzi tak naprawdę tutaj na tym elemencie. Z tego tytułu wpisuj szybciutko wosk. Tutaj jest pojemnik 30 ml do zgarnięcia. Jeżeli będziesz pierwszy, dostajesz na testy ten wosk, który chamsko nałożyłem, niestety zrobiłem sobie dziurę w tym opakowaniu. Nabrałem i zobaczysz, czy rzeczywiście potwierdza się to, co ja odczuwam i widzę z tym woskiem. Także wpisuj wosk, będziesz pierwszy, zgarniasz 30 ml. Wow, zgarniasz. Dla mnie bomba. Cropping, tak jak widziałeś, bomba. Przyciemnienie fajne. I teraz tak, tak naprawdę poślizg bardziej mi się chyba podoba bez spinnera. Nie wiem dlaczego, jakoś tak. I co lepsze, że nie zauważyłem znaczniejszego przyciemnienia na cleanerze. Tak jak, kurczę, ale on się, mam wrażenie, że on jakby się tak na maksa wypacał. Poczekaj, bo taką robię mgłę, naprawdę. Skurczybyk, no. Tak, ale skurkowany, za dużo go chyba dałem. Cały czas jest taki, co chwilę wychodzi taki przymglony. Dam mu spokój, wieczorem go, o. I już się poprawiło. No dobra, tak czy tak, dla mnie wosk bomba. Mam nadzieję, że materiał ci się podobał. Pokazałem ten wosk z każdej chyba możliwej strony, czyli na cleanerze i bez cleanera, bo więcej co tutaj można zaszaleć. Złapało tutaj trochę plastiku też, też go... Ach, ja wiem, czy przyciemniło. No połysk powiedzmy jest. Ja tobie dziękuję za obejrzenie. I widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! O, stąd widać bardzo dobrze. O, widzisz? Zobacz. To jest właśnie to. Poczekaj. Poczekaj, poczekaj. Teraz machniemy. Machnium, machnium. I znikło. I nie ma. I tak samo tu. Widzisz mgłę?
jest taki zamglony. Pyk. I czyściutko. Także wosk się lubi wypocić.